Cięcia w rozkładach komunikacji miejskiej w metropolii. W Siemianowicach Śląskich będzie mniej kursów, ponieważ w nocy tramwaje jeżdżą puste. Ograniczenie liczby kilometrów przejechanych przez pojazdy komunikacji miejskiej to jednocześnie mniejsze wydatki dla gmin. Czy oszczędności mogą wyjść na dobre pasażerom, sprawdza Łukasz Kądziołka. Mniej kursów komunikacji miejskiej równa się więcej pieniędzy w budżecie samorządów. Niedawno cięcia wprowadzono na tramwajowej linii numer 13 i zlikwidowano kilka nocnych kursów 16 na trasie Siemianowice-Katowice. Z kolei od 10 grudnia linia autobusowa numer 98 nie kursuje w niedzielę i święta. Siemianowice Śląskie uzasadniają decyzję wynikami badań, które pokazały, że tramwaje jeździły w nocy puste. Wprowadzenie tej linii M28 w dużym stopniu ograniczyło zainteresowanie mieszkańców, pasażerów nocnymi połączeniami, pięcioma-nocnymi połączeniami tramwaju linii 16, które również te połączenia obciążały budżet miasta. Tu należałoby również w tym miejscu wspomnieć, że ta linia M28 jest finansowana z budżetu GZM-u, czyli nie obciąża budżetu Siemianowic Śląskich. Bo właśnie o pieniądze tu chodzi. Siemianowice głosowały przeciwko wzrostowi składki gmin na transport publiczny. Dla budżetu nieco ponad 60-tysięcznego miasta te wydatki są dużym obciążeniem. W kontekście roku 2021 to jest ponad 12,5 miliona, a szacowany koszt na rok 2024 to już jest 19 milionów. Gmin niezadowolonych z wydatków na transport jest więcej, jednak wnioski miast, które trafiają do ZTM-u, nie dotyczą tylko cięć, ale również wzmocnienia siatki połączeń. Mieliśmy dużo przykładów w ostatnim czasie, Tychy, Mikołów, Zabrze. Są też zmiany, które oznaczają po prostu zmianę trasy danej linii autobusowej. Te wszystkie zmiany konsultujemy z miastami przed ich wdrożeniem. Wśród pozytywnych zmian, jakie zapowiada ZTM, jest też zwiększenie częstotliwości kursów linii autobusowej numer 913, łączącej Panewniki z Centrum Przesiadkowym Brynów. Jednak władze Katowic mają do składki na transport i działania samego systemu komunikacji w metropolii sporo zastrzeżeń. Mimo wzrastających cen za bilety w ostatnich latach, suma niewiele wzrasta. Jeśli przeanalizujemy wpływy do poszczególnych miast w innych ośrodkach wielkomiejskich w Polsce, to tamte kwoty rosną. U nas jest to na pewnym określonym poziomie i uważam, że tutaj jest słabość systemowa. Im więcej gminy będą musiały płacić za transport, tym częściej mogą pojawiać się pomysły obcinania siatki połączeń. Jednak miasta szukają alternatywnych sposobów na zapewnienie pasażerom możliwości przemieszczania się. Metropolia chce wprowadzić transport na zamówienie. To dotyczy transportu w określonych godzinach, pomiędzy północą a godziną 3:30, bo poza tymi godzinami jest transport prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły. Z przewozów nocnymi busami mogłyby korzystać osoby posiadające co najmniej bilety miesięczne. Podobne rozwiązanie już wdrożyły Sosnowiec i Gliwice. Teraz ma to być rozszerzone na kolejne gminy. Już wiadomo, że w pilotażu, który zostanie przeprowadzony w przyszłym roku, chcą wziąć udział Siemianowice. Thank you.